Cześć, witajcie na Detailingowy Dziadzia. Dzisiaj ze mną zapach Odaenso, dokładnie. Pamiętasz tego kozaka? Mojito, Frozen, król, mistrz, rewelacyjny, fantastyczny zapach. Ale zmiażdżył go, słuchaj, naprawdę. Znaczy, zmiażdżył. Zdecydowanie dla mnie jest fajniejszy. Aenso, smell like animate. Mam go ponad rok. I tak zbierałem się do nagrania filmu i zawsze brakowało, naprawdę, brakowało mi czasu, albo zapominałem. Zobacz, ile go wytrzaskałem. Zapach jest obłędny. Fenomenalny. Ja nie potrafię go do niczego porównać. I tu jest ta właśnie wyjątkowość. No obłęd. On, kurde, słodki, świeży, kosmos. Po prostu troszeczkę szejka. No nie sam... Jedyny zapach samochodowy, podkreślam, który ten żona Frozen mówi spoko. Ale ten to sama się zapytała. Mówi, co to tak ładnie pachnie. I u siebie też ten zapach widzi. Gdzie ten jej się podobał i nie chciała w aucie, tak ten bezproblemowo. Zapach jest obłędny. Naprawdę. Długo się utrzymuje. Ale tutaj żeby nie było, bo zarzucasz w pierwszy dzień, trzy razy powtarzasz, trzy dni pod rząd. To samo miejsce. I później raz w tygodniu. Skurczy byk. Wsiadasz do auta, wiadomo, no się przyzwyczaja. Robisz zakręcie, pyk, pojawia się. No obłędnie, naprawdę. Troszeczkę też neutralizuje inne smrodziki. Próbowałem go też wlewać do pukanki. Też śmiało zostawia zapach. Obłędny. Do tego stopnia, że używam go nawet, jak wypiorę sobie plecak, jak jadę do pracy, włożę sobie tam w nim żarełko, spryskuję wnętrze plecaka tym produktem, zamykam plecak na jedną noc, i słuchaj, on tam w środku znika. On odparowuje, nie wiem gdzie, ale plecak przez, teraz mija 3 miesiące po wakacjach. Raz, dwa miesiące ja jeszcze otwieram plecak, ja cały czas go czuję. Obłęd. Wiadomo, jak wozisz jedzonko, to ten plecak troszeczkę nie ma szans. Cały czas czuję, przejdzie, wiadomo, nie? Złapie plecak zapach i dlatego też go często piorę. Ten naprawdę neutralizuje. No obłęd, obłęd. Tak naprawdę w domciu, w samochodzie na chwilę obecną miażdży. Wiadomo, Aenso, no nie będzie tanio. I teraz tak, oszczędnie dostaniesz atomizer, który jest oszczędny. Z tym, że no niestety wiecznie są z nimi problemy. Dlatego zamontowałem ten, który, słuchaj, robi mi krótszą mgiełkę, bo ta rączka opiera się tutaj i robi pyk, strzałek i to wszystko. Na chwilę obecną, dzisiaj mamy środę, tak, i tak nagrywam i dzisiaj ten film wrzucam. Jest to dla mnie król, jeżeli chodzi o zapachy do auta. Naprawdę obłędny. Ja osobiście mam go rok i ja się jeszcze go nie nawąchałem. Naprawdę. Jeszcze się go nie nawąchałem. To coś niebywałego. Osoby, które miały ten zapach, proszę, żeby się, jak mogą, wypowiedziały na Facebooku i na YouTubie pod komentarzami, czy mają te same spostrzeżenia. Chyba, że z moim nosem jest coś nie tak, bo na zażony nos gwarantuję. To jestem pewien. Ona jak coś mówi, że coś pachnie, to pachnie i jest zajebiste. I rzeczywiście tutaj tak jest. Jeżeli coś jest fajne, no to mówi, że jest fajne. Jeżeli coś jest kiepskie, to mówi, że lipa i już. No, no. Tutaj naprawdę, wiadomo, no każdy ma inny nos, ale ten kupił mnie na maksa. I na pewno będę go chciał mieć, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby auta, no zajebisty, no zajebisty, naprawdę zajebisty. Gwarantuję, że jak go niuchniesz, znaczy gwarantuję, no nie mogę ci zagwarantować, że tobie się spodoba. Ale na pewno nie będzie tak, że będzie dla ciebie odrzucający, o może tak, że będzie obrzydliwy, nie. Mega przyjemny zapach. Do tego stopnia, że żona, ja kiedyś coś w garażu sobie tak spikałem, żona przechodziła do ogródka, mówi, o czuję. Także ten zapach jest naprawdę taki specyficzny i taki trochę indywidualny, bym powiedział, bo nie potrafimy, naprawdę nie potrafimy go do niczego porównać. I to jest w nim właśnie fajne. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Mleczko.